Widziałam zdjęcia z miejsca zdarzenia. Tak nie traktuje się człowieka. To, co zobaczyłam na zdjęciach, było ponad moje siły. Pani Beata mówi o zdjęciach zrobionych jej zmarłemu mężowi tuż przed śmiercią w Amazonie. Zdaniem wdowy po zmarłym pracowniku w zakładzie nie przestrzega się praw pracownika, a ofiarą tych niedopatrzeń miał zostać jej mąż. Widział, że jego koledzy nie dają rady, że słabną, zwalniają się, w trakcie pracy jadą do domu. Dlatego poprosił lidera o to, aby przydzielono więcej osób do pracy, bo nie dają rady. Lider odmówił mu. Według pani Beaty do tych wydarzeń doszło 5 września. Kolejnego dnia miał to zgłosić przełożonemu. Niestety zasłabł i jak twierdzi kobieta, pomimo interwencji kolegów z pracy nie udzielono mu wystarczającej pomocy medycznej. Prosili lidera o to, żeby wezwał ratownika medycznego. 3-krotnie lider odmówił. Prokuratura twierdzi, że przyczyną zgonu zmarłego były przyczyny naturalne, dlatego też śledztwo zakończono. Opinie biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej. Ta opinia jednoznacznie wskazuje, że do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie, a zgon był naturalny i spowodowany czynnikami chorobotwórczymi. W tej sprawie swoje oświadczenie wystosował Amazon. Jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą, który tworzy bezpieczne miejsca pracy. Ściśle przestrzegamy norm prawnych, wytycznych rządowych czy regularnie współpracujemy z władzami, w tym z Inspekcją Pracy, która regularnie kontroluje nasze działania. Wiemy, że nie jesteśmy idealni, ale każdego dnia staramy się być coraz lepsi. Jesteśmy dumni z warunków pracy, płac i świadczeń, jakie oferujemy. Rozwijamy i inwestujemy w technologie, które mają służyć temu, żebyśmy byli najbezpieczniejszym i najlepszym pracodawcą na świecie. W naszych centrach operacyjnych w Polsce stworzyliśmy ponad 23 tysiące stałych miejsc pracy. W tym przypadku podkreślamy od początku, że do zdarzenia doszło zanim nasz pracownik rozpoczął swoją zmianę i nie było związane z wykonywaniem pracy. Pracowałam z mężem 5 lat i widziałam, co robił, jak to robił, jak wyglądał, jak bardzo był zmęczony. Przedstawiciele związku zawodowego twierdzą, że dysponują danymi, które nie zostały uwzględnione w trakcie śledztwa prokuratury. Dlatego też także oni domagają się wznowienia śledztwa. Od 2018 roku posiadamy dowody w postaci raportów i badań Inspekcji Pracy i w postaci raportów biegłego sądowego, które mówią, że praca w Amazonie jest za ciężka, które nakazują zmianę warunków pracy. Przez ten czas Amazon nie zrobił nic. Teraz związkowcy i wdowa składają zaskarżenie decyzji prokuratury o umorzeniu śledztwa. Ta wskazuje, że wszelkie czynności w toku dochodzenia zostały przeprowadzone prawidłowo. Decyzja prokuratury w tej sprawie konkretnej została podjęta w oparciu o przeprowadzone czynności dowodowe, zeznania świadków, zapisy dokumentacji, zapisy monitoringu. Według prokuratury na razie żaden wniosek jeszcze nie wpłynął. Błażej Filipiak, Puls Dnia.